Witam Państwa, Michał Trześniewski, wracamy do studia. Czas na kolejną rozmowę. Jest z nami pan Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, a także Tygodnik Sieci. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Nowa koalicja sejmowa, nowa koalicja rządząca ma swoją kandydatkę na stanowisko niezwykle intratne, na stanowisko prezesa Orlenu. Informuje Rzeczpospolita. Według dziennika tym nowym prezesem Orlenu ma być Elżbieta Bieńkowska, czyli była wicepremier w rządzie Donalda Tuska, minister infrastruktury między innymi, później eurokomisarz. A więc, panie redaktorze, czy to jest właśnie to odpolitycznianie spółek Skarbu Państwa, które było zapowiadane przez nowy rząd jeszcze jak ci ludzie byli w opozycji? Jakby pan skomentował tę sprawę? Jako że Telewizja Republika jest teraz pod lupą lewaków i liberałów, którzy szukają jakichś haków na Telewizję Republika, to ja tylko im powiem, bo też niech się douczają. Ideologia LGBT istnieje, a serial Netflixowy 1670 jest bezbecką nudą, moi drodzy. To tytułem edukacji dla lewicowych widzów, którzy teraz też pewnie siedzą przed telewizorami, a do prawicowych, do tych utożsamiających się ze wspólnotą narodową możemy powiedzieć o Elżbiecie Bieńkowskiej. Donald Tusk lubi takiemu miernemu swojemu otoczeniu, miernemu politycznie, urzędniczo załatwiać różne fuchy. Przecież Elżbiecie Bieńkowskiej załatwił już kiedyś stanowisko komisarza europejskiego do spraw rynku wewnętrznego. Sławomirowi Nowakowi załatwił funkcję na Ukrainie związaną z koleją, skąd łatwo było korupcję uprawiać. Pawłowi Wojtunikowi, byłemu szefowi CBA, załatwił fuchę doradcy unijnego do spraw korupcji przy rządzie mołdawskim. Notabene w tych czasach wojtunikowych korupcja wzrosła jeszcze w Mołdawii. To jest ciekawe, że człowiek, bo jednak Tusk jest politykiem skutecznym, taki człowiek gromadzi wokół siebie tych polityków w typie BMW. Bierni, mierni, ale wierni. I bardzo dba o nich, choć tak naprawdę no, nie mają oni swojego wkładu, czy Wojtunik w CBA, czy Sławomir Nowak w Ministerstwo Transportu w Polsce, no poza tym, że całował Rosjan po rękach podczas delegacji w Moskwie, obiecując im nawet w pewnym momencie, że istnieje możliwość podłączenia północno-wschodniej Polski pod elektrownię w obwodzie kaliningradzkim. I Elżbieta Bieńkowska też jest otoczona takim kordonem mediów, który nie pozwala nam prześwietlić jej kompetencji, ale to są kompetencje a la Wojtunik i Nowak. Więc abstrahując od tego, że to jest oczywiście upolitycznienie, to większą troską bym wyrażał to, że jest to człowiek o niskich kompetencjach. Dyletanctwo jej zarządzania wyjdzie niestety w Orlenie, który w czasach PiSu stał się takim tygrysem gospodarki. Wreszcie polska firma potrafiła skuteczną ekspansję na rynkach zagranicznych przeprowadzić. Stała się strategiczną spółką Skarbu Państwa pomagającą na wypadek pandemii, inwazji Rosji na Ukrainę, a teraz będzie rozmontowywana. Bieńkowska jest tu symbolem zwijania państwa polskiego przez Donalda Tuska. Tym razem w wydaniu Orlenu, ale na inne płaszczyzny niestety też przyjdzie czas. Według zapowiedzi medialnych Bieńkowska mogłaby zostać prezesem Orlenu jeszcze w lutym, także niebawem, za kilka tygodni. Natomiast kolejna sprawa, panie redaktorze, generalna i chyba bardzo poważna. Co się co do zasady w Polsce dzieje? Wczoraj Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, stwierdził, że de facto mamy dwa sądy konstytucyjne. Z drugiej strony mamy część sędziów, która nie uznaje prawa łaski prezydenta. Jak wiemy, bezprawnie przejęto media publiczne. Jak pan ocenia to, co się dzieje w Polsce od kilku tygodni? Niestety to są już zużyte słowa i w debacie publicznej wyświechtane. Ale mamy do czynienia z zamachem stanu. Jeśli zresztą przejrzymy książkę amerykańskiego historyka i politologa Edwarda Luttwaka pod tytułem Zamach stanu, to zobaczymy, że właśnie wypełnia się te warunki. W tej książce mówi się, że pierwszy moment zamachu stanu to musi być obezwładnienie mediów, które zagrożą zamachowcom, i to już się stało. Przypomnijmy, że stało się siłowo, bo nadal niektórzy nie wierzą, że w środku nocy do polskich mediów wkraczali osiłkowie Sienkiewicza, forsując drogę neowładzom. Teraz się próbuje pozbawić polityków, którzy mają dużą wiedzę o korupcji w Platformie Obywatelskiej. Próbuje się pozbawić immunitetów poselskich. No i to wszystko dzieje się niestety pod protekcją państwa niemieckiego, o czym świadczą zachwyty mediów niemieckich, na przykład Die Welt, które chwalą Donalda Tuska za to, że niedemokratycznymi metodami czyści, jak to oni twierdzą, co słabo brzmi w niemieckiej retoryce, czyści skutki rządów, jak oni to mówią, konserwatywno-nacjonalistycznych. Czyli łamie się prawo, o czym doskonale w Unii Europejskiej wiedzą, bo jest dla nich stan wyższej konieczności. Tylko niestety stan wyższej konieczności jest często usprawiedliwieniem dla łamania prawa i wprowadzania takiego despotyzmu w wydaniu naszego słynnego pana Für Deutschland. Wiadomo, że wraz z tym, jak się zaostrza spór, następuje pewna inflacja słów. Pan redaktor mówi wręcz o zamachu stanu, ale podobnie mówi, że tak powiem, druga strona. Dzisiaj Roman Giertych napisał na Twitterze, że mamy de facto zamach stanu na konstytucję i trzeba jak najszybciej umieścić w zasadzie w więzieniu neosędziów. To cytat z Giertycha. Może zobaczmy dzisiejsze dwa wpisy na Twitterze dwóch różnych stron. Z jednej strony Kamila Zaradkiewicza, czyli byłego sędziego Sądu Najwyższego, z drugiej strony Romana Giertycha. Zacznę od wpisu Kamila Zaradkiewicza. Napisał on tak. Obecna sytuacja państwa polskiego jest naprawdę dramatyczna. Mamy do czynienia już nie z kryzysem konstytucyjnym, lecz z przewrotem antykonstytucyjnym. Dziś władza polityczna, podobnie jak sowiecka junta w 1981 roku, wraz z grupą upolitycznionych prawników, realizując cele polityczne, ignoruje fundamentalne reguły ustrojowe. Z drugiej strony Roman Giertych równie mocno wypowiedział się na Twitterze i napisał w ten sposób. PiS, używając nielegalnych instytucji, próbuje de facto zrobić zamach stanu na konstytucję i wolę 12 milionów Polaków. Skoro coś jest zamachem stanu, to należy to potraktować jako zamach. Na początek sprawy karne i środki zapobiegawcze wobec tzw. neosędziów Sądu Najwyższego, którzy wydali orzeczenia, tu cudzysłów, odnośnie skazanych posłów PiS. Koniec zabawy. A więc, panie redaktorze, atmosfera się zagęszcza, spór się zaostrza. Roman Giertych chce wyprowadzać, jak rozumiem, w kajdankach tzw. neosędziów, czyli po prostu sędziów według niego, którzy nie są sądami z sądów powszechnych, z Sądu Najwyższego. Także jak pan ocenia te zapowiedzi Giertycha? Mogą to robić dlatego, że unieszkodliwili telewizję publiczną, która docierała do milionów Polaków i z rozmachem potrafiła o tym mówić, mobilizować Polaków do oporu przeciwko łamaniu prawa. I teraz tę funkcję wypełnia Telewizja Republika, telewizja w Polsce.pl. Dlatego tak ważny jest 11 stycznia. Po prostu, drodzy państwo, niepodległość nigdy nie kosztuje 2 groszy i kropli krwi, jak drwił Piłsudski z tych, którzy nie chcą za dużo się poświęcać na rzecz niepodległości. I my też musimy się zmobilizować. Zwłaszcza, że podczas rządów PiS tajne służby w Polsce, te jeszcze z czasów Tuska, dokonały subwersji znaczeń. To jest szeroka, złożona operacja dezinformacyjna, która dokładnie o 180 stopni odwróciła wektor narracji. I z partii tak jednoznacznie antyrosyjskiej, przecież przez dekady nazywanej rusofobiczną, mowa tu o Prawie i Sprawiedliwości, zrobiono partię prorosyjską w mediach liberalnych. Zrobiono to za pomocą tajnych służb, do czego Grzegorz Rzeczkowski i Tomasz Piątek, dwóch autorów, którzy byli twórcami tej narracji, że rzekomo PiS jest prorosyjski. Ci ludzie mieli informatorów wśród dawnych służb od generała Janusza Noska i generała Piotra Pytla, którzy właśnie byli tymi, o których mówił film dokumentalny Rachania Icenckiewicza Reset. Byli tymi, którzy dali się Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Putina zwieść totalnie. I oni, gdy utracili władzę, zaczęli dokładnie mieszać pojęcia w tej wielkiej operacji dezinformacyjnej. I rządy walczące z korupcją nazwali najbardziej skorumpowanymi. Rządy najbardziej antyrosyjskie. Rząd, który uratował Ukrainę w pierwszych dniach wojny przed upadkiem wobec rosyjskiej inwazji. Został przedstawiony dla milionów Polaków jako rząd prorosyjski. I teraz w ten sposób znieczulono Polaków na te zarzuty, które dziś brzmią słabo, ale są słuszne. To znaczy zarzuty wprowadzania autentycznej tyranii i zarzuty autentycznie rosyjskich metod. Przecież wprowadzanie silnych ludzi do mediów, ja widziałem to na własne oczy, Telewizja Republika to transmitowała również, siłowe wprowadzanie nowych urzędników do niepokornych instytucji, czy groźby wyprowadzania sędziów, którzy się nie zgadzają z władzą, to są tak naprawdę praktyki rosyjskie, ale nie łudźmy się, bardzo sprytnie w narracji, w debacie publicznej te zarzuty zostały zneutralizowane przez sprawną dezinformację tajnych służb. Musimy więc komunikować się między sobą, wypracować nowe formuły przekazu, a przede wszystkim być obecni w tych momentach, gdy będzie trzeba bronić polskich instytucji. No właśnie, mówił pan redaktor, wspomniał pan redaktor o 11 stycznia, to jest czwartek przyszłego tygodnia, wtedy odbędzie się wielka manifestacja przed Sejmem, rozpocznie się, przypomnę, o godzinie 16 i będzie się odbywała w trakcie posiedzenia Sejmu, to jest tutaj kluczowe. Natomiast pierwotnie ta manifestacja w zamyśle organizatorów miała być przeciwko nielegalnemu, pozaprawnemu, czyli bezprawnemu przejęciu mediów publicznych przez nowy rząd. Natomiast zdaje się, że teraz ona będzie dotyczyła wielu spraw. To będzie po prostu manifestacja przeciwko rządowi Donalda Tuska i przeciwko łamaniu praworządności przez ten rząd. Jak pan uważa? Tak, to jest początek protestów. Pamiętajmy też, że owszem, to dopiero pierwszy miesiąc władzy Tuska, więc nie będą tutaj takie tłumy, jak po 8 latach rządów PiS zgromadził TVN i ich ambasador Donald Tusk. Te tłumy będą mniejsze, ale to jest dopiero początek naszej drogi. Te demonstracje we wszystkich miastach wojewódzkich już się zbierają. Wczoraj byłem na fantastycznej demonstracji w Krakowie. Kilka tysięcy ludzi bardzo zdeterminowanych, by nie poddać się manipulacjom i zamordyzmowi Donalda Tuska. Więc rozpoczynamy swój długi marsz w obronie państwa polskiego, w obronie niepodległości i demokracji, ale przepraszam, znów przypomnę, nie łudźmy się, że ta niepodległość będzie kosztować 2 grosze i krople krwi. Będzie wysiłek, będzie szykanowanie, będzie dezinformowanie wokół nas, no ale trudno, nasi przodkowie musieli na większe poświęcenia się zdobywać. Tak mamy i teraz. Także pierwszy protest taki ogólnopolski, owszem, zaczyna się 11 stycznia. No i jeśli ktoś z państwa się jeszcze nie zgłosił, nie skaptował znajomych, to warto sobie zadać pytanie, jakiej Polski chcemy i ile jesteśmy w stanie dać, by Polskę naszych marzeń obronić. W przyszłym tygodniu, przed tym najbliższym posiedzeniem Sejmu, marszałek Sejmu ma ostatecznie zdecydować, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami. Natomiast z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość mówi, że jeżeli oni zostaną uznani przez marszałka Hołownię za to, że za nieposłów, to wtedy głosowania w Sejmie mogą być uznane za nielegalne, ponieważ nie wszyscy posłowie uprawnieni do głosowania mogą wziąć w nich udział, znaczy jest niektórym z nich uniemożliwione głosowanie. Jak pan uważa, co będzie, jeżeli marszałek Sejmu uzna, że Kamiński i Wąsik nie są posłami? To jest oczywiście testowanie takie psychologiczno-prawne Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie ugięło się, gdy odmówiono Elżbiecie Witek miejsca w prezydium Sejmu i nie ugnie się i teraz. I faktycznie konstytucja mówi, że posłów ma być 460, jeśli się wygasi mandat 2, a nie zaprzysięży kolejnych 2, a tak nie będzie, to konstytucja mówi tutaj jasno, że nie może Sejm podejmować decyzji, ale ta władza już na początku pokazała, że konstytucję sobie łamie. Niestety tutaj egzaminem na państwowość polską, ten egzamin będzie postawiony przed sędziami, bo to oni teraz mają na przykład w KRS-ie wpisać, kto jest prezesem zarządu Telewizji Polskiej. Czy facet wyznaczony na Twitterze Bartłomieja Sienkiewicza, czy prezes Adamczyk wyznaczony legalnie przez Radę Mediów Narodowych. Dlaczego KRS nie ma uzupełnionego tego wpisu? Dlaczego boją się sędziowie sądu rejestrowego szybko zareagować wobec spółki wartej miliardy złotych, spółki strategicznej dla bezpieczeństwa państwa? To powinien być priorytet dla takich sędziów. Po to się studiowało prawo i ślubowało tego prawa przestrzegać. A jak zachowają się sędziowie, kolejne warstwy tu prawników wobec złamania konstytucji przy braku posłów w Sejmie? Niestety, no, mamy obawy, że nie staną na wysokości zadania. Także jest to rozbuchanie łodzi państwa polskiego. To w latach 90. było tak, że potrafiono czy jednemu parlamentarzyście dosypać proszków pobudzających do napoju, by się zachowywał nieroztropnie i nie mógł obronić polskich cukrowni. Innego zamykano w toalecie, by nie zdążył na głosowanie, a teraz wygasi się mandaty. To jest powrót do bandyterki lat 90. Tusk z postkomunistami cofa nas w czasie. Zresztą te nazwiska, które są z powrotem sprowadzane do polskich instytucji, to najlepszy dowód na to, że Tusk ma jakąś szufladę z zakurzonymi postaciami, które się już nie sprawdziły, ale nie szkodzi. Ma być tak, jak było w gorszych dla Polski czasach. A zatem, szanowni państwo, mamy kryzys dotyczący praworządności i niestety ten kryzys się zaostrza. Wszystko idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku. Zobaczymy, co będzie dalej. Będziemy oczywiście się temu przyglądać i na bieżąco państwu o tym opowiadać i państwa przede wszystkim informować. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, a także Tygodnik Sieci. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zachęcam oczywiście do pozostania z Telewizją Republika. Teraz chwila przerwy i wracamy do studia.